ale dzisiaj nagrywamy odcinek z pytaniami, mocnymi pytaniami. Au! Chciał mnie w dupę kopnąć. Także dzisiaj odpowiadam na wasze pytania z Instagrama. Tylko przywiążemy Carmela i będziemy odpowiadać. Tak. No to ile zarabiasz na YouTubie? To zależy od miesiąca, ale tak od 900 do 2000 do 1500 mniej więcej, nie? Czy masz chłopaka? Nie. Ile kosztowała eBay? eBay kosztowała 12 500. Tylko eBay powiem, nie będę mówić innych. No nie mogę. Ile masz współprac? Mam współpracę z Hot Brakerami, czyli ciasteczka dla koni. Jest kod rabatowy eBay i daje minus 10% na smaczki, ale dopiero od 40 zł. Jest współpraca z True Riderem. Na kopcu nasze małe rancho jest też zniżka, ale nie pamiętam jaka. Chyba też 10%. W sklepie na Pirekan dla koni są produkty CBD, tam jest na minus 40% albo tam 30%, nie pamiętam dokładnie. Na hasło rancho. I mam jeszcze jedną współpracę, ale dopóki nie dostanę paczki, to na razie nie kumuję, bo musimy zrobić unboxing. A ta współpraca jest akurat mega takie w sumie marzenie, myślę, więc tak. No to czemu nie chciałaś zatrzymać Bailisha? Miałabyś po nim ładne źrebaki. Dlaczego nie chciałam zostawić? No bo chciałam się rozwijać. Dlatego nie zostawiliśmy Bailisha, bo to tak, no. Chciałam się rozwijać, chciałam mieć dobrego konia. Mam fajnego, dobrego konia. To jest decyzja, żeby sprzedać Bailisha, żeby mieć pieniądze na dobrego konia, bo teraz konie nie kosztują po tyle, ile kiedyś kosztowała. No to czy wyzywałaś kiedyś widza? Na czacie prywatnym nie. Na Felonim lubię odpisywać twoja stara lub twój stary. Bo mnie po prostu wkurza, jak ktoś pisze takie, wiecie, rozprawki na Felonim, a na prywatnym nie umie. Albo wysyła na Felonim i oczekuje, żeby nie była kulturalna. No to wtedy to nie. Jak klasa, szkoła reaguje na to, że koniara i że nagrywasz na YouTubie? W szkole mało osób, że nagrywam na YouTubie, bo ja się tym nie chwalę, bo nie chcę po prostu też, a parę osób tam wie, to tam były pytania, kiedy merch i tak dalej, tak to się chyba mówi, i jakieś tam dziwne rzeczy, a na to, że jestem koniarą, to też większość osób wie, bo z Face'a i tak dalej, no to wiedzą, no to mówią, że koniara i coś tam lubisz konie i tak dalej. Ile dostajesz za Instagrama i współpracę? Za Instagram nie płaci. Instagram nie płaci nic. I za współpracę, tylko z jednej współpracy dostaję pieniądze. Jeszcze nie było takiej wypłaty, więc nie powiem po prostu ile. Czemu jeździsz w Ostrogach? Jeżdżę po Ostrogach tylko na Karmelku, bo Karmelek tego potrzebuje. I tyle. Czy w tych pustych boksach staną konie? Nie mam pustych boksów, to chcesz mi pokazać. Dobra. Jeździmy od razu do bycia ten konia, jest na regale. No to tutaj jak widać już nie ma boksów. Tak samo tam jest siano, słoma, tu rzeczy. Końska influencerka, z którą na samym początku złapałaś zły vibe.
YouTube'a chyba mi, z Instagrama, z Olgą Asset Horses nie miałam zbyt dobrych relacji od początku. Powtarzałaś jakąś klasę? Nie, ja jestem pilna uczennica. Kupiłaś konia bez ambicji skokowych, Hero miał lepsze. Hero ma po prostu lepszą technikę skoku, a co Carmel nam pokaże w skokach, to zobaczymy. Tym bardziej, że Hero jakby ma po prostu cały rodowód skokowy, on ma Talubę, i to są takie gwiazdy, więc po co porównywać jego do niego, więc to jest bez sensu. Jakie zachowanie końskich influencerek cię denerwuje? Denerwuje mnie narzekanie. Jak jakaś influencerka bardzo narzeka, na przykład, że Jezu, nie mogę dzisiaj wsiąść, bo tamto, a tak naprawdę jej się nie chce. Znaczy, no mówi o tym, że jej się nie chce, nie? I to jest takie denerwujące. Albo, że co te konie zrobiły, one są takie, siakie, owakie, to też mnie denerwuje, bo no, bez sensu. Denerwuje mnie odmawianie zdjęć panom, bo fajnie to są osoby, które tak naprawdę dały wam to, że podchodzą do was ludzie, żeby robić te zdjęcia, nie? Więc takich ludzi się powinno szanować. Wiadomo, że są sytuacje, w których naprawdę trzeba odmówić, ale jeśli sytuacja pozwala na zdjęcie, a tobie się po prostu nie chce, no to sorry, nie? Jak to jest z Baileysem? Faktycznie się u ciebie męczył, jak uważa nowa właścicielka? U mnie się nie męczył. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo u mnie się zachowywało po prostu normalnie. Ja nie miałam takich problemów jak nowa właścicielka. Zresztą wszystko, no, całą pracę aż do końca, potem na końcu z Bailisiem najlepiej się dogadywaliśmy, bo po prostu było w niego więcej pracy włożone pod sprzedaż. No u nas się zachowywał normalnie po prostu. Wiadomo, że to jest ogier, to ogiery nie są takie spokojne jak wołachy czy klacze i to trzeba się tym liczyć. Oczywiście nie mówię to tak personalnie, że może ten, ale no ogiery zawsze są temperamentne. Temperamentne. Więc po prostu moim zdaniem no od nawet najspokojniejszego ogiera na świecie nie można wymagać tego, aby był mega spokojny i tak dalej. Tym bardziej, że Bailey nigdy nie stał w kameralnej stajni, zawsze stał w przydomowych. Także no. Czemu nie chcesz więcej koni? Bo mamy za mało miejsca. Tutaj, póki tutaj mieszkamy, to po prostu nie chcę koni i tyle. No warunki na to nie pozwalają. No i to było na tyle z pytań. Na tyle by było z pytań. Aha, no to ile... No to co? A, to będę tak nagrywać znowu. No to chyba w tym filmie to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, lajka, subskrypcję i do następnego filmu.